Witam w kolejnym filmie z cyklu rozkmin historii, przedstawianych przez Mirka z kanału Kompulik89 w swojej playliście z Arpivum X. Tym razem rozkminie poddam to, co stało się w latach 40. ubiegłego wieku na statku Ourang Medan. przybyciu wezwanej przez radiotelegrafistę pomocy w postaci załóg innych jednostek, stwierdzono, że wszyscy na pokładzie są martwi, ale co ciekawe, nie stwierdzono na ich ciałach absolutnie żadnych ran. Co więc mogło się wydarzyć takiego, że pozabijało załogę, ale jednocześnie nie pozostawiło żadnych ran? W swoim filmie przedstawiam dwa rodzaje wersji. Począwszy od takich, które twierdziły, że cała historia Ourang Medan to jedna wielka ściema i statek nigdy nie istniał. Te grupę teorii Pozwolę sobie olać, gdyż gdyby statek nie istniał, nie byłoby też trupów to chyba oczywiste. Z kolei teorie zakładające, że statek rzeczywiście istniał i coś się na nim jednak wydarzyło zakładały różne czynniki, które mogły doprowadzić do zgonu wszystkich na pokładzie, włącznie z psem, bo i takie wersje były. Z tych czynników, które mogły doprowadzić do zgonu, wymieniane były m.in. UFO. Dowodów na istnienie UFO nie ma do dziś, a co dopiero kilkadziesiąt lat temu. Inne zdarzenia paranormalne też jakoś nie wydają mi się zbyt prawdopodobne. Metan. Gaz, który mógł utworzyć jeden wielki bąbel gazu wokół statku. Ta teoria nie klei mi się z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli to metan miałby być przyczyną śmierci, to owa śmierć najpierw dopadłaby marynarzy na pokładzie, dopiero potem wewnątrz statku, podczas gdy było dokładnie odwrotnie. Druga sprawa to fakt, że statek dryfował, wolno ale przemieszczał się, więc nie byłby cały czas otoczony tym bąblem metanu. Tlenek węgla zabiłby marynarzy wewnątrz statku, ale ci na pokładzie przeżyliby, gdyż mieli dostęp do świeżego powietrza. Piraci oni raczej nie bawiliby się w finezję, by nie pozostawić śladów ataku, i na ciałach musiałyby pozostać jakieś ślady walki czy obrażeń. Broń chemiczna czy tajna misja aliantów też, według mnie, nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością. Co więc, według mnie, mogło się stać oto moja teoria. Po odkręceniu z dziobu nawiewnika żeglarz, najpewniej nie spodziewając się tego, nawdychał się jakiegoś gazu, co doprowadziło do jego zgonu. Kapitan zwalił zgon na zawał serca i tak zatuszował prawdziwą przyczynę zgonu. Dwa dni później czterech członków załogi weszło do wnętrza statku celem naprawy. Ich też zabił gaz. To samo spotkało mechanika, który wszedł do wnętrza zaniepokojony, że poprzednia czwórka długo nie wraca. Jemu udało się wyjść na pokład. Nic mu to jednak nie pomogło. Legł na pokład po Podobnie jak jego poprzednicy. Z ładowni na pokład wybiegła masa szczurów, również uciekająca przed gazem. To, że źródłem problemów był gaz, jest to moje przypuszczenie. Widok kilku trupów wywołał bunt wśród malajskich i polinezyjskich marynarzy. Chcieli wymusić na kapitanie powrót do Singapuru. Drugi oficer, po tym jak próbował uspokoić zbuntowanych marynarzy, oparł się o nawiewniki i. Dołączył do grona zatrutych jakimś gazem. Przyznacie, że gaz idealnie pasowałby tutaj jako powód zgonu już kilku osób. Jak dowiadujemy się, w 57. minucie filmu w ładowni przewożony był kwas glicerynowy, cjanek potasu i kwas siarkowy. Już sam tylko cjanek potasu wystarczyłby, aby zabić każdego, kto nawdycha się jego oparów. Niedziałające wentylatory doprowadziły do przegrzania się nitrogliceryny i jej samoczynnego zapłonu. Resztę zdarzeń znamy chociażby z początku filmu. Doszło w końcu do wybuchu, a te wywołały kolejne eksplozje, w efekcie czego statek spłonął, następnie zatonął. Jak przed chwilą uargumentowałem, według mnie przyczyną zgonu załogi były opary kwasu siarkowego, cjanku potasu i kwasu glicerynowego. Jeśli według Ciebie opary kwasów i cjanku pozabijały załogę, zostaw pod filmem lajka like i ewentualnie zostaw subskrypcję, aby nie przegapić moich przyszłych produkcji, a także w przyszłości łatwo i szybko dotrzeć do moich starszych filmów. Jeśli jednak według Ciebie coś innego uśmierciło załogę, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji.